Sieman kolciska, z tej strony macu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Kamilem Grabarą. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Freiburgiem, a potem mamy spotkanie z Wolfsburgiem. Zobaczymy jak nam pójdzie pierwszy mecz w ramach Pucharu Niemiec, a drugi oczywiście w Bundeslidze. Jest to trzecia runda Pucharu Niemiec. Freiburg to raczej drużyna, którą powinniśmy wyeliminować. Gramy na własnym stadionie, mamy wszystkie asy w rękawie. Zaczynajmy! To spotkanie! Ładnie tutaj Freiburg konstruuje tą akcję. zagranie do Gondorfa. Ten jeszcze do Jasona. Jest tutaj sytuacja Niederlesien. Jason uderza, ale kapitalnie grabara z boku. Jeszcze nie koniec tej akcji. Terracino grabara. Ależ interwencja, ależ to było piękne. Ależ to było spektakularne. Kamil grabara w najlepszym wydaniu. Niech tak broni cały mecz. A jestem spokojny o końcowy rezultat. Zobaczmy tutaj daleki przerzut i jeszcze odgranie, Gondorf, dobre podanie, Terracino ma za dużo miejsca zagrania na Petersena i gol! No ale jest spalony grabar, chyba to musiał wcześniej dojrzeć, bo przecież by tak nie interweniował, nie żeby to był czysty przypadek, że ten spalony się nagle pojawił, ale szanujemy sędziego liniowego za takie bardzo dobre decyzje. Ładnie Kagawa opanował tą piłkę, jeszcze rozrzucenie Pulisic, Munir drybluje w polu karnym, złe zagranie, no i tutaj ekspediują piłkę gracze daleko w trybuny, no któryś z kibiców na pewno się ucieszył, Pulisic. Jeszcze wznowienie gry, centrostrzał, ależ się uczą, uczą się sąsiedzi od najlepszej ligi świata jak się powinno grać, właśnie tak, centrostrzały zawsze są zaskakujące i dla strzelca i dla bramkarza cały stadion może fetować takie uderzenia. I jeszcze mamy rzut rożny, może teraz też będzie centrostrzał, kto to wie? Jednak nie, zupełnie inne rozwiązanie, tutaj zgranie przed bramkę, błąd szwollowa 1 do 0, ależ fatalne zachowanie niemieckiego bramkarza. I Delaney na 1 do 0, akurat głową to on grać potrafi, nie wiem kogo ucisza, no ale chyba samego siebie, ważne jest to, że mamy trafienie. Fantastyczna główka, ale Szwolow mógł się zachować zdecydowanie lepiej. W takich sytuacjach, bramkarz jednak musi wypiąskować piłkę dużo, dużo dalej niż na dziewiąty metr. Jak widzimy, Freiburg jeszcze chce odrobić straty przed przerwą. Doliczone zaledwie 3 minuty. Czy im się to uda, Niederlechner? Petersen, jeszcze tutaj odegranie! Gondorf! już po doliczonym czasie gry zdobywa bramkę, ale jak widać, sędzia nie chciał im przerywać. Te 23 sekundy były decydujące. No i Gondorf doprowadza do remisu. No długo nie cieszyliśmy się z prowadzenia, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wszyscy kibice Freiburga są w siódmym niebie, a grabar jest załamany, bo myślał, że chociaż do końca pierwszej połowy uda mu się zachować czyste konto, bo rozgrywał dobre spotkanie. Druga połowa, sam początek. Nieder Leśner Terracino jeszcze odegranie. Terracino ponownie przy piłce, ależ tutaj rozgrywają. Teraz do prawej nogi jeszcze zagrał, no i gol. No i gol na 2 do 1 dla Freiburga. Petersen, no niestety, dwie akcje, tak naprawdę na koniec pierwszej połowy, pierwsza w drugiej. I już Freiburg prowadzi stuprocentowa skuteczność tych dwóch strzałów. A Grabara musi wyciągnąć z tego ewidentnie wnioski. Ładne tutaj zagranie, zobaczmy kagawa. Jeszcze Gece rozrzucił tą akcję. Marco Royce ma naprawdę dużo miejsca. Royce do prawej nogi centruje, jest blokowany. Może jakiś centrostrzał, jednak dośrodkowanie. I kapitalnie tym razem Szwolow naprawia swój błąd z pierwszej połowy. Tutaj było ładne uderzenie Munira El ale to było za mało na tego bramkarza, niestety. Zmiana i jeszcze będzie rzut rożny. Może akurat ten stały fragment gry będzie dla nas kluczowy. Patrzymy centra bardzo mocno strzał głową obok bramki, no niestety, kolejna niewykorzystana okazja, jak to mawiają, niewykorzystane okazje lubią się mścić. Oby tym razem się to nie sprawdziło, bo będzie z nami bardzo źle. Jeszcze Freiburg nie chce poprzestać na tych dwóch bramkach. Cały czas atakują mocne zagranie na skrzydło. Opanowanie piłki może być centra. Zobaczmy jak to się skończy. Jeszcze tutaj zagranie przez bramkę, ale Grabara, świetnie ustawiony, pewnie wyłapuje to uderzenie. Diallo dobrze podał, Kagawa, Royce, jeszcze tutaj Munir ładnie rozrzuca, Kagawa, Royce, Diallo, ależ spokojnie tutaj konstruujemy tą akcję, Kagawa, dobrze Marco, Royce. Kapitalne podanie, jeszcze jest tutaj Munir i znowu Szwolow, ależ on rozgrywa spotkanie, poza tym jednym błędem broni doskonale wszystko co się da, jak się ma takiego bramkarza w zespole, no to niestety wyniki są dobre. Dobre tutaj zgranie, jeszcze 86 minucie, Freiburgowi nie jest mało, chcą przypieczętować swoje zwycięstwo, Kleinstadt może centrować i tak się dzieje na Raweta, tylko boczna siatka, gdyby to uderzył trochę lepiej byłoby już po meczu, a tak nadal tli się w nas nadzieja, że jednak uda nam się doprowadzić choćby do remisu. Ostatnia akcja meczu. Wszystko albo nic. Wóz albo przewóz. Diallo. Cudowne podanie. Jest tutaj Kagawa. Świetne podanie do Branda. Julian Brand wygrywa pojedynek i zdobywa bramkę. Ależ to jest piłkarz. Ale to jest fenomen. Ale to jest nasz złoty chłopak. Niesamowicie okiwał obrońcę. I potem atomowym strzałem pokonał Szwolowa. Na Juliana Branda w trudnych sytuacjach zawsze można liczyć. To jest naprawdę fenomenalny piłkarz. Jeszcze Kagawa zagrywa do Munira, Munir, 93 minuta, mamy pierwszą połowę dogrywki Julian Brandt, dobre zagranie, Kagawa odgrywa Munir na drugą stronę i Szwolow, 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 ależ on rozgrywa spektakl, gdyby nie on, Freiburg przegrywałby to już dużo wyżej, a tak nadal jest remis, a Szwolow jest niekwestionowanie ich najlepszym zawodnikiem. Jeszcze Borusia się nie poddaje, Munir, ładne podanie, kagawa, świetne odegrań do tyłu, wicel, dojrzał Marco Roysa, Royce kapitalnie do Tol Toliana, jeszcze kagawa na pole karne, Szvolow. Ja nie mam do niego słów, on broni jak natchniony, po prostu broni wszystko, co się da. Ciężko go będzie dzisiaj pokonać, bo naprawdę dokonuje cudów. A Freiburg może przeprowadzić udany atak. Ale łatwo tracą jednak piłkę. Witzel dojrzał Roysa, Jeszcze Tolian, ładne zejście do środka. Munir, ależ się tutaj bawi zagranie do Marco Roysa, Royce Reus odegranie Tolian efektownie. Munir, Marco Royce na Juliana Branda. I jest gol, i jest gol, tak jest. 117 minuta i Borussia pierwszy raz, nie pierwszy, przepraszam, drugi raz w tym meczu prowadzi. Za sprawą Juliana Branda, za pierwszym razem za sprawą Delaneya, a teraz Brand może zapewnie nam wygraną. Koniec, koniec, koniec. 3 do dwóch dla Borusy. Fantastyczna wiadomość. O to właśnie chodzi. Tak powinien grać prawdziwy zespół. Chociaż ten szwolow naprawdę bronił jak natchniony. Jeden strzał złapany przez Grabare, dwa sparowane, ale niestety dwie bramki stracone. Miał tam dwie spektakularne interwencje, ale to by było na tyle. A tutaj powtórki trafi. Gondorf na sam początek, bardzo mocne uderzenie, no tutaj nawet jakby stał na linii, no to nie dałby rady interweniować za duża siła i niestety była też duża precyzja. No i tutaj drugie trafienie, ładnie rozklepana akcja, strzał po ziemi, który jest bardzo perfidny dla bramkarza, bo bardzo ciężko go obronić. No i niestety Freiburg prowadził, ale odrobiliśmy straty, dominowaliśmy w tym meczu, gdyby nie Szwolow, to szybciej rozstrzygnęlibyśmy ten mecz na naszą korzyść. Graczem meczu Julian Brandt grabara trzy interwencje, szwolów aż sześć. Bronił magicznie, ale nas nie pokona. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. Udało nam się wygrać i awansujemy do czwartej rundy Pucharu Niemiec. W trzeciej eliminując Freiburg. No tutaj mamy pozostałe rozstrzygnięcia. No nie ma tutaj jakichś tam większych niespodzianek. Raczej to faworyci odnoszą zwycięstwa. Zobaczmy jak tam Liga Mistrzów. o naszym rywalem. Inne pary, na przykład Szalkę Manchester City, Real Madrid, Bayern, no ciekawy mecz Chelsea, Atletico, Spartak Liverpool, Club Bridge Barcelona, Valencia Juventus i Milan Tottenham. No, naprawdę będzie się działo w tej edycji. Widzimy już, do jakich zespołów możemy trafić w zimowym okienku transferowym, jeśli pojawi się od nich oferta. Bo jak żaden z tych klubów nie wyśle nam oferty, no to nie mam zamiaru zmieniać klubu, tak naprawdę. Bo nie będę odchodził do klubu, który walczy, nie wiem, o Ligę Europy, bo to nie ma dla mnie żadnego sensu. To by był krok w tył tak naprawdę, a my się musimy cały czas rozwijać. Może w innym klubie, może w Borusi czas pokaże. Jak się pojawi oferta z jednego z czołowych klubów świata, no to oczywiście ją zaakceptuję, a jak nie? No to w Borusi wcale nie jest tak źle, pensja też nie zła. więc można sobie tutaj pozostać. Gramy z Wolfsburgiem, zobaczymy jak tam pójdzie. Mam nadzieję, że doskonale. Zaczynajmy! To spotkanie! Dobre podanie do środka, Delaney. Jeszcze tutaj odegranie, zobaczmy, Pulisic, GC. Ładnie klepiemy tą akcję, może wreszcie coś się uda zrobić, Julian Brand do środka. Ależ kombinacyjna akcja, blok obrońcy i mamy tutaj niestety Spalonego. Ale i tak Castells poradził sobie z tym uderzeniem, bo było prosto w niego. Ale Belk mimo wszystko pewnie złapał piłkę. Wolfsburg nie chce się poddać, chcą wyjść szybko na prowadzenie, Sanson. Ładne odegranie, Fan Hinkel. Ładnie drybluje i tutaj kapitalnie blokuje to obrońca i będzie zaledwie rzut rożny. Tutaj więcej chciał na pewno osiągnąć Holender, ale i tak wyciągnął sporo z tej akcji. Ale świetny blok naszego środkowego obrońcy. I jeszcze będziemy świadkami rzutu rożnego, krew znowu Sanson. Długo się zastanawia co zrobić, wreszcie centruje na pole karne. Gravara jednak pewnie to łapie, ależ chwyt Polaka. Dobre zagranie Stefaniak do środka. Jeszcze jest tutaj werkhost van Hinkel. Zobaczmy, dobra sytuacja, ale grabara fantastycznie interweniuje i będzie. Rzut wolny jak widzimy, bo tutaj nasz zawodnik go wyciął równo trawą. No i niestety, dobra sytuacja dla Wolfsburga w 42 minucie. Sanson podejdzie do piłki. Jeszcze Stefaniak tam podbiega. Przebiega nad piłką. Sanson uderza w poprzeczkę. Jedynie metalowy pręt nas teraz ratuje. Gdyby to leciało pod lądę, no to Grabara byłby bez jakichkolwiek szans, bo już leżał na ziemi. Dobra warka o piłkę, kto ją wygra? Na szczęście gracz Burrus Dortmund Hakim i do Branda. Julian Brand czeka na moment do, dobry, dogodny do dośrodkowania, jest jednak blokowany. Jeszcze tutaj uderzenie i cudownie Castels. Ależ to była interwencja chyba najlepsza w tym spotkaniu. Niesamowicie Belk wyciągnął to li na linii, gdyby nie on to Borussia na spokojnie by tutaj prowadziła. I jeszcze mamy corner. czyżby to miał być ten złoty moment Borusii? Idealny strzał, za moment się przekonamy, centra na pole karne! Dobrze Castells, ale to nie koniec, jeszcze uderzenie, ale prosto w ręce belgijskiego bramkarza. Ładnie przejęliśmy tą piłkę Delaney, brand. Delaney, jeszcze odegranie. Witcel, brand, Witsel, Ależ tutaj klepię w środku pola. Witsel z brandem, dwójkowa akcja. Wreszcie odnajdują kogoś innego. Zobaczmy, GC. Delaney, ładnie ucieka. Centralna, pole karne. Musi być, tak jest. Bramka Munir El Haddadi, takich sytuacji nie marnuje. 71 minuta. I nareszcie Borussia prowadzi kapitalny gol, gol Munira. Takich strzałów po prostu się nie broni, to był strzał o cile bomby atomowej. Gdy takie coś leci w twoją bramkę, to wiedz, że właśnie straciłeś gola. Nie chce się Wolzwór poddać, mimo iż przegrywają. Pojawił się Błaszczykowski. No, pokaże Brzęczkowi, jak się gra w piłkę, że potrafi, jak Ronaldo. Jeszcze Akanji popełnia tutaj błąd, ale gra łapie tą piłkę bardzo pewnie. I koniec, koniec tego spotkania, odsiecz Błaszczykowskiego nie pomogła, udaje nam się tutaj wygrać i to jest na pewno świetna wiadomość, bo to jest nasze drugie zwycięstwo w tym materiale, po wpadkach z poprzedniego odcinka nie ma już tak naprawdę nic, odbudowaliśmy się i to jest najważniejsze. Tutaj statystyki meczowe, dominacja Borussii, pewne zwycięstwo, chociaż Wolfsburg również miał swoje sytuacje, dobrze, że to nie jest ich sekcja kobieca, bo tam jeszcze by nas Ewa Payer rozstrzelała. No a tutaj mieli tylko Błaszczykowskiego, a to było jednak za mało. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu. Pokonaliśmy Wolfsburg. Dobrze, że przynajmniej Błaszczykowski zaczął grać. To na pewno cieszy, bo to będzie spożytkiem dla reprezentacji. Jednak piłkarz grający jest dużo więcej wart niż taki, który ogląda mecze z wysokości trybun i tylko może co najwyżej sobie przekąsić jakieś orzeszki. Tutaj mamy mecz z Hamburgiem w następnym odcinku. Zobaczymy jak nam pójdzie. To będzie chyba jedyny tak naprawdę mecz w następnym materiale. Może nasz pożegnalny, kto wie, a w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!